Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, portal z tysiącami ofert pracy. Wejdź i zacznij zarabiać więcej. Jedna z największych tragedii w ciągu ostatnich kilku lat na polskich drogach. Zginęły w żywych płomieniach, a strażacy znaleźli ich zwęglone ciała. W sposób jednoznaczny, biegły, posiłkując się swoją wiedzą specjalistyczną, wydał opinię, że wyłącznym sprawcą tego wypadku jest pan Sebastian. Czyn zarzucany podejrzanemu jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 8. Pan Sebastian jest na wolności. Dokładnie tutaj, na 338 km autostrady A1 w kierunku Katowic doszło do potwornego wypadku, w wyniku którego śmierć na miejscu poniosła 3-osobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko. 32-letni Sebastian M., podejrzany o spowodowanie tak dramatycznego wypadku, aktualnie przebywa na wolności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czy Sebastian M. w ramach ekstradycji wróci do Polski? Dlaczego nikt po 10 miesiącach nie odpowiedział za śmierć 3-osobowej rodziny? Biegli ustalili, że prędkość kolizyjna w momencie najechania przez pojazd marki BMW na pojazd marki Kia oscylowała w granicach nie mniej niż 253 km na godzinę. Więc była to prędkość drastyczna, dwukrotnie wyższa niż dopuszczalna administracyjnie prędkość dla tego odcinka drogi. W tej sprawie dwukrotnie powoływano biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych właśnie po to, żeby ustalić, kto jest wyłącznym sprawcą tego zdarzenia, tej tragedii. I w sposób jednoznaczny biegły, posiłkując się swoją wiedzą specjalistyczną, wydał opinię, że wyłącznym sprawcą tego wypadku jest pan Sebastian. Absolutnie w żadnym momencie tej opinii nie stwierdzono, że kierowca samochodu Kia w jakimkolwiek stopniu zawinił w tej sytuacji. Tutaj nie ma absolutnie winy kierowcy samochodu Kia. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali płonące auto poza pasem drogowym. Drugie auto znajdowało się 200 metrów dalej, które również brało udział w tym zdarzeniu. Drugim autem podróżowały 3 osoby, którym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dwie z nich zostały hospitalizowane przez zespół ratownictwa medycznego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że osobami, z którymi podróżował Sebastian M., był jego znajomy mecenas i przedsiębiorca. Samochodem marki Kia podróżowało młode małżeństwo, 40-letni Patryk, 37-letnia Martyna i ich 5-letni syn Oliwerek. Rodzina wracała z wakacji do domu. Martyna prowadziła gabinet kosmetologiczny, była na takim etapie dopiero budowania firmy, też rozwijał jej się ten projekt. Wiem, że bardzo dynamicznie do tego podchodziła, była bardzo zaangażowana, pochłonięta tą pracą. Patryk prowadził też własną firmę. To była jakaś sprzedaż internetowa, handel, to wszystko fajnie mu zaczęło prosperować. No, efektem tego był ten samochód marki Kia, który dopiero w kwietniu ubiegłego roku, czyli na kilka miesięcy przed tym tragicznym zdarzeniem, on sobie w ramach jakiejś nagrody, że w firmie poprawiło się, że były jakieś środki na to, no to sobie zmienił samochód na nowy. To był nowy samochód. Sebastian M. tuż po zdarzeniu został przesłuchany w charakterze świadka i wypuszczony wolno. On na miejscu zdarzenia był, został przesłuchany i decyzją organów ścigania policjantów, którzy tam byli, nie wiem personalnie, kto podejmował decyzję, przesłuchano go i tyle. Nie było, bo nie mogło być wobec niego zastosowanych innych środków typu zakaz opuszczania kraju, zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Jest to sytuacja zdarzenia drogowego, które z punktu widzenia organów ścigania wymaga wyjaśnienia. Ja nie chcę mówić, czy zachowanie policji, nie będę tego oceniał, było wtedy dobre czy niedobre. Mówię o faktach,
które były spowodowane nie działaniami mojego klienta, tylko działaniami organów ścigania. Że ktoś takie decyzje podjął, mija 2 tygodnie i być może to jest powód, być może, nie wiem, że chciano pewne rzeczy nadrobić również w oczach opinii publicznej. Po kilkudziesięciu godzinach od wypadku internauci wszczęli własne śledztwo. Do internetu trafiały amatorskie nagrania innych kierowców z tego zdarzenia. Z udostępnionych filmów ewidentnie wynikało, że kierujący pojazdem BMW jechał z zawrotną prędkością i to on mógł spowodować to zdarzenie. Ogromne zaangażowanie społeczności internetowej wpłynęło na działania organów ścigania. W rezultacie, po blisko 2 tygodniach od wypadku, wydano list gończy za Sebastianem M. Jak się okazało, było już za późno. Mężczyzna posiadający polsko-niemieckie obywatelstwo wyjechał z kraju. W momencie, kiedy prokuratura otrzymała informację odczytu, w cudzysłowie, z czarnych skrzynek pojazdu marki BMW, jaka była ta prędkość kolizyjna w momencie uderzenia pojazdu BMW, pojazdu Kia na tym poziomie 253 km, to już dało prokuratorowi jakieś podstawy, żeby takie zarzuty postawić. I te zarzuty zostały postawione 27 września, ile dobrze pamiętam, natomiast formalnie ich nie przedstawiono. Dlaczego? Dlatego, że podejrzanego pana Sebastiana M. prawdopodobnie już nie było w Polsce. Panie prokuratorze, z czego wynika taki tok wydarzeń procesowych? Czy nie można było szybciej zadziałać, aby uniknąć wyjazdu za granicę podejrzanego Sebastiana M.? Organy podejmujące działania na miejscu zdarzenia zebrały materiał dowodowy w oparciu o protokoły oględzin, przesłuchania świadków. Na tej podstawie uznano, że uszkodzenia pojazdów w powiązaniu ze zeznaniami przesłuchanych świadków nie dawały jednoznacznych podstaw do stwierdzenia, czy wyłączną winę za przedmiotowe zdarzenie ponosi kierowca BMW. Stąd też nie dokonywano zatrzymania podejrzanego. Nie było bowiem gwarancji, że w sytuacji, gdy kierujący, który został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, jak również środków odurzających z wynikiem negatywnym, w tym przypadku zostanie rzeczywiście zastosowany wobec niego tymczasowy areszt. Natomiast okoliczności i zebrany materiał dowodowy wymagał weryfikacji przede wszystkim w oparciu o opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. I stąd też w sytuacji, gdy materiał dowodowy zweryfikowany w toku postępowania dał podstawy do sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów, niezwłocznie zostało ono wydane, następnie podjęte czynności zmierzające do zapewnienia stawiennictwa podejrzanego. Czy był powołany biegły, który stwierdził, z jaką prędkością mógł jechać samochód już tego feralnego dnia, tego strasznego dnia, samochód prowadzony przez pana Sebastiana M. i chociaż na podstawie tego, że prowadził samochód z nadmierną prędkością, mógłby być już tego dnia zatrzymany? Tak jak wspomniałem, kwestia jego zatrzymania bądź ewentualnie stosowania izolacyjnych środków zapobiegawczych była uzależniona od weryfikacji okoliczności wynikających z czynności dokonanych na miejscu zdarzenia przez biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych. Ponieważ czynności te nie były w tamtym czasie przeprowadzone w sposób, który pozwalałby na przedstawienie zarzutu, wobec tego nie dokonywano zatrzymania podejrzanego. Pozostaje pod zarzutem popełnienia przestępstwa z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Jest to wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym. Czyn zarzucany podejrzanemu jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 8. Mój udział nie jest od pierwszych dni, wtedy kiedy on ma status świadka, tylko od tego momentu, kiedy wszyscy, cała opinia publiczna dowiaduje się, że z osoby uczestnika zdarzenia, świadka, decyzją prokuratury staje się podejrzanym. I dzieje się to w ten sposób, chyba dość spektakularny i ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby określone zdarzenia zaistniały jednego dnia. Czyli jednego dnia prokuratura wydaje formalne postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Tego samego dnia występuje do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Tego samego dnia sąd wydaje postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
Tego samego dnia prokurator występuje z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania i tego samego dnia sąd okręgowy wydaje europejski nakaz aresztowania. To się wszystko zadziało jednego dnia, kiedy on był za granicą zupełnie legalnie. Jednym z podstawowych moich działań, które przecież zostało podjęte na zlecenie klienta i w uzgodnieniu z nim, to był wniosek o wydanie listu żelaznego. I chcę podkreślić i przypomnieć, że ten wniosek do prokuratury trafił, zanim pan Sebastian został zatrzymany na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czyli to nie była sytuacja taka, że on występuje z wnioskiem o list żelazny dopiero jak zostaje złapany i zatrzymany na terenie Emiratów, tylko przez moją osobę czyni to wcześniej, kiedy przebywa za granicą. I przecież ta decyzja nie wynika z niczego innego niż z jego chęci stawiennictwa się w Polsce przed organami ścigania w związku z sytuacją, która zaszła. Z jednym zastrzeżeniem, żeby pozwolić mu odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy, czyli żeby mógł przyjechać i nie trafić do aresztu śledczego. I taka możliwość w ramach tej instytucji, czyli listu żelaznego, istnieje. Chciał skorzystać z możliwości, które daje prawo. Strona polska powiedziała nie, kierując się z jednej strony interesem śledztwa, interesem wymiaru sprawiedliwości, uznając, sądy miały do tego prawo, że to decyduje, żeby odmówić mu wydania listu żelaznego. Z jakiego powodu nastąpiła odmowa? W ocenie prokuratury charakter i okoliczności przedmiotowego zdarzenia, w szczególności skutki w zakresie zdrowia i życia osób pokrzywdzonych, a także postawa podejrzanego w toku postępowania, nie uzasadniały wyrażenia zgody na wydanie wobec niego listu żelaznego. Prokuratura uznała, że podejrzany nie daje gwarancji wywiązywania się z warunków listu żelaznego. Stąd też sprzeciw prokuratury co do zastosowania tej instytucji. A tak jak pani zadaje pytanie, no dlaczego się dobrowolnie nie stawił, dlaczego nie przyjechał z Niemiec wtedy do Polski? Ja nie wiem, to nie jest pytanie do mnie. Ja nie spotkałem ani jednej osoby, która nawet by miała w sobie poczucie winy, chciała w przyszłości rozliczyć się z tym, co zrobiła, żeby dobrowolnie chciała iść do aresztu na czas postępowania. Ja takiej osoby nie spotkałem. I to jest, wie pani, odpowiedź, być może to było powodem określonych jego działań. Niechęć uniknięcia odpowiedzialności jako takiej, niechęć ukrycia się czy ucieczki, tylko niechęć do tego typu sytuacji, że pojawia się w Polsce i wędruje do aresztu śledczego. I w ramach tej nagonki, która jest, z perspektywą, że w tym areszcie posiedzi bardzo, bardzo długo. Do zatrzymania pana Sebastiana M. doszło w Zjednoczonych Emiratach w związku z przekroczeniem granicy, ponieważ wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów i wiedza, że nie przebywa na terytorium Polski, skutkowała wdrożeniem międzynarodowych poszukiwań pana Sebastiana M. tak zwanym kanałem interpolowskim, to jest tak zwana czerwona nota interpolowska i to powoduje, że pan Sebastian M. znajduje się w systemie wszystkich państw, które są uczestnikami Interpolu, a tych państw jest bardzo wiele, bo 130 ponad państw, więc w każdym państwie, w którym pan Sebastian M. potencjalnie będzie na terytorium tego państwa próbował się dostać, będzie od razu informacja o tak zwanej dyfuzji, czyli o tym poszukiwaniu przez Polskę. Wspomniała pani o zatrzymaniu pana Sebastiana M. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W jakich warunkach przebywał w trakcie zatrzymania? Czy to był areszt śledczy? Jaki zastosowano stosunek? Ja nie mam wiedzy, pani redaktor. Nie jest to wiedza, do której przekazania zobligowane były władze emirackie. Do nas przyszła tylko kanałem interpolowskim informacja, że on został zatrzymany i został wobec niego zastosowany areszt ekstradycyjny. Ale chcę wyjaśnić pani i widzom, że jeżeli chodzi o prawo emirackie, ten okres stosowania tymczasowego aresztowania może wynosić maksymalnie 60 dni. Stąd też ku naszemu zaskoczeniu
ta decyzja upadła po 60 dniach i w tej chwili pan Sebastian M. jest na wolności, ale nie może opuścić terytorium ZEA. Mamy zapewnienie, że wciąż tam przebywa. Czy znacie miejsce pobytu Sebastiana M. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? W tym zakresie prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim dysponuje jedynie informacjami przekazanymi przez Prokuraturę Krajową w Warszawie, Biuro Współpracy Międzynarodowej, a z kolei Prokuratura Krajowa pozyskuje te informacje od właściwych organów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Macie Państwo ustalone, pod jakim adresem przebywa pan Sebastian M? To nie jest nasza wiedza ważna dla naszego postępowania. Takiej wiedzy nie mamy adresu, natomiast uzyskujemy informacje, uzyskaliśmy od ZEA, że przebywa na terytorium ZEA i terytorium tego państwa nie opuści. Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnią środę udało się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu dokonania konsultacji w sprawie pana Sebastiana M. Co zostało ustalone? Ta delegacja polska składała się nie tylko z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, ale również prokuratorów tutaj z Prokuratury Krajowej, z Biura Współpracy Międzynarodowej. Ja chciałabym uściślić, że te konsultacje dotyczyły realizowania postanowień umowy. Chodziło o wymianę informacji, jak ta umowa jest realizowana, jakie są nasze doświadczenie, nasze opinie, ocena tej współpracy. Natomiast jednym z tematów była oczywiście sprawa ekstradycyjna dotycząca Sebastiana. Co zostało ustalone właśnie podczas tych rozmów w kwestii ekstradycji pana Sebastiana? Konsultacje z natury nie mają takiego charakteru, aby w ramach tych konsultacji czyniono ustalenia. Jest spotkanie na szczeblu takim dyplomatycznym, tak, odnośnie interpretacji zapisów umowy ekstradycyjnej. No to jak ta umowa była skonstruowana? Ci Państwo mnie pytają, to co oni pisali tą umowę na kolanie? Nie przewidzieli pewnych założeń? Przecież to jest państwo polskie, tak? No tu żyjemy, powinno chronić obywatela, powinno chronić nas. Wymieniono informacje na temat poglądów co do definicji czynu ekstradycyjnego i z przekazu, który uzyskałam po tych konsultacjach, wynika, że chyba jednak dochodzimy do jakiegoś zbieżnego poglądu, że ten czyn ekstradycyjny to należy kwalifikować jako przestępstwo zagrożone karą minimalnie 1 roku pozbawienia wolności. Mówimy o górnej granicy, a nie o dolnej, tak jak wcześniej strona emiracka sugerowała. Pani prokurator, dlaczego tak to długo trwa? To nie jest pytanie skierowane do mnie, ponieważ postępowanie ekstradycyjne toczy się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To jest suwerenne państwo i oto od tempa pracy w Emiratach zależy, jak długo trwa to postępowanie ekstradycyjne. Ale ja chcę powiedzieć, że my mamy dobrą tę relację, tak ja ją oceniam, ale to nie tylko ja, bo prokuratorzy, którzy bezpośrednio współpracują z panem sędzią wyznaczonym w Ministerstwie Sprawiedliwości do oceny naszego wniosku. Dwukrotnie już władze emirackie zwracały się do Polski właśnie o wyjaśnienie pewnych okoliczności, przekazanie dodatkowych informacji, co znaczy, że właśnie władze emirackie wyrażają chęć współpracy i dobrą wolę. Natomiast wciąż ten wniosek jest na etapie oceny w Ministerstwie Sprawiedliwości, a my oczekujemy, że niebawem zostanie przekazany, uznając, że spełnia wszystkie warunki formalne przewidziane umową, że zostanie przekazany na etap postępowania sądowego i sąd emiracki wówczas będzie procedował w zakresie stwierdzenia prawnej dopuszczalności bądź niedopuszczalności wydania pana Sebastiana M. Polsce. Umowa zawarta została w 2022 roku, obowiązuje od 2023 roku. To jest pierwsza sprawa, która w oparciu o umowę dwustronną jest realizowana. Wcześniej wszystkie instrumenty dotyczące współpracy międzynarodowej w sprawach karnych realizowane były pomiędzy Polską a ZEA w oparciu o przyjętą w zwyczaju międzynarodowym zasadę wzajemności. Czy ta umowa jest w odpowiedni sposób skonstruowana, jeżeli do dzisiaj, praktycznie po wielu miesiącach od zdarzenia tak tragicznego, w stronie polskiej nie został wydany Sebastian M.? Umowa określa zasady współpracy i warunki formalne, jakie należy spełnić, aby zwrócić się do państwa strony tej umowy z wnioskiem czy o pomoc prawną w sprawie karnej, czy też o ekstradycję. Natomiast procedury toczą się już w oparciu o przepisy prawa wewnętrznego każdego państwa. Ci państwo chcą jednego, chcą sprawiedliwości, bo rodzina
od 16 września do dnia dzisiejszego. I nie wiadomo, czy w najbliższych tygodniach, miesiącach, może latach, kiedykolwiek stanie w oko ze sprawcą. Ja nie oczekuję, podobnie jak rodzina, jakiegoś samosądu, linczu. Chcemy rzetelnego procesu. Chcemy, żeby to wszystko, co znajduje się w aktach, finalnie skończyło się aktem oskarżenia i zostało skierowane do sądu, do niezawisłego polskiego sądu. Jaki jest aktualny stan postępowania? W chwili obecnej postępowanie pozostaje zawieszone. Prokuratura oczekuje na decyzję organów arabskich w przedmiocie ekstradycji podejrzanego. Co w momencie, kiedy nastąpi ekstradycja podejrzanego? Jakie będą działania ze strony prokuratury? W przypadku ekstradycji zostanie ogłoszony podejrzanemu zarzut popełnienia przestępstwa, a następnie zostanie przeprowadzone jego przesłuchanie. I następnie, w zależności od wyników tych czynności, jeżeli nie zajdzie potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego, wówczas sprawa zostanie skierowana do sądu wraz z aktem oskarżenia. A po drodze gdzieś była możliwość, żeby Sebastian M. był w Polsce, żeby był dostępny dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości powiedział nie, my nie chcemy w taki sposób, że uchylimy areszt, przyjmiemy poręczenie majątkowe, a pan przyjedzie i będzie odpowiadał z wolnej stopy. No to z drugiej strony mamy decyzję wymiaru sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie za kaucją wypuścili go na wolność. I to są fakty. Równolegle toczy się postępowanie, które ma na celu wyjaśnić, czy bezpośrednio po zdarzeniu doszło do jakichś uchybień, doszło do jakichś naruszeń prawa, doszło do próby, kolokwialnie mówiąc, mataczenia w tej sprawie, próby jej zamiecienia pod dywan, jak piszą internauci, skręcenia, bo takie sformułowania się pojawiają. Takie postępowanie się toczy, zgłosiłem się jako pełnomocnik pokrzywdzonych do tego postępowania. Chcę też zobaczyć, czy tam interes pokrzywdzonych nie został naruszony. Postępowanie karne jest zawieszone, stoi w miejscu. Pełnomocnik pokrzywdzonych, pokrzywdzoni zastanawiają się, czy w ogóle kiedykolwiek dojdzie do tego procesu, a z drugiej strony w Arabii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich toczy się postępowanie ekstradycyjne, nie wiadomo kiedy się skończy i nie wiadomo z jakim wynikiem. Taki mamy stan. Rodzina ma obawy co do jakości tego procesu. Czy kiedykolwiek on skończy się tak, jak oni by chcieli? Czy kiedykolwiek sprawca stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości? I czy wreszcie sprawca nie uniknie odpowiedzialności? To nie jest kwestia samosądu. Rodzina nie chce samosądu. Rodzina chce rzetelnego procesu. Rodzina chce, żeby sprawa została wyjaśniona przez polski wymiar sprawiedliwości, a sprawca, jeśli poniósł winę, został przez polski wymiar sprawiedliwości należycie ukarany. I trudno o brak emocji, o brak empatii, o wyłączenie się, odizolowanie od tego, bo każdy z nas tego dnia mógł tam jechać. Każdy z nas mógł być w tym miejscu i każdy z nas mógł nie mieć tyle szczęścia, co pan Patryk, Martyna i Oliwier. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl. Portal z tysiącami ofert pracy z jawnym wynagrodzeniem. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.